Cześć Wam, z tej strony Arik i witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wydarzeniu Dni Gwiazd. Samo wydarzenie wystartowało 11 lutego o godzinie 20 i będzie trwało do 24 lutego. Także macie sporo czasu, żeby obkupić się w walentynkowe gadżety. Tak, jest to walentynkowe wydarzenie. Wszystkie gadżety możecie kupić u Pickera na fortunie za długi wiążące. Tak jak już wcześniej wspomniałem, wszystkie gadżety znajdziecie u Pickera i tu już na pierwszym miejscu rzuca nam się w oczy efemera skrzydeł Eros, która jest naprawdę bardzo ładna. Mamy również paletę kolorów, jak co każdy event walentynkowy i inny tematyczny. Pluszaka, neonowe skrzydła, trochę glifów, kurkę do strzał Eros, jak i również Snipetrona i Ignisa w raid, jeżeli ktoś nie ma na przykład Ignisa w swoim dojo. Jeżeli chodzi zaś o pluszaka, nie dajcie się zwieść, jest on naprawdę sporych rozmiarów, także warto sobie kupić na przykład kilka sztuk więcej niż jedną. Skrzydła neonowe, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ten mechanizm za skrzydłami. Jeżeli ktoś kojarzy hologram napisu, ma on taki mały dysk, jeżeli chodzi o swoje urządzenie i można go kontrolować góra-dół i zmieniać jego kolory. W tym przypadku mam nadzieję, że może to zostanie zmienione, ewentualnie również bardzo fajnie by to wyglądało, jeżeli moglibyśmy gdzieś schować ten dysk, to urządzenie, a sam neon byłby widoczny bez tego całego gadżetu z tyłu. Jeżeli chodzi o same skrzydła, wyglądają naprawdę super, jest to efemera, nie Sayandana, więc jeżeli będzie takich rzeczy więcej, to jak najbardziej mi się to podoba. Samymi skrzydłami jestem naprawdę zaskoczony, naprawdę super im to wyszło. Także jeżeli pytacie, czy warto wrócić, czy warto wszystko sobie kupić, jeżeli chodzi o ten event, wydarzenie, to jak najbardziej warto. A wy co sądzicie o tym wydarzeniu? Dajcie znać w komentarzach. Mało Wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazy informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.